Witam wszystkich handków lubiących pornosy i herosy i fanów kanału 2B8. Wracamy z wycieczki do... Gdzie byliśmy? W Szymbarku. Gdzie zobaczyliśmy dom do góry nogami jedynie z zewnątrz. Ale byliśmy w schronie. W bunkrze. Gdzie przeżyliśmy pozorowany nalot tych orlików. Będę się pytał teraz po kolei antków, jak wrażenia po wycieczce. Przed wami Anna Prenota, bardziej znana jako Giselle. Gdzie jesteś? Jako Lolitka. Widać zmęczona. Proszę powiedzieć, czy dzisiejszy wypad się pani podobał? Podobał mi się. Jak bardzo? Bardzo, że aż mi się spać chce. A wy tam antki myśleć nad wypowiedzią? Spać mi się chce, bo zaraz do was dojdzie. Muszę spać za dwójkę w tym momencie. Proszę pana. Tak? No to niedobrze. Dobra, z panią skończyłem rozmawiać. Dziękuję. Rozmawiam z Piotrem Sadorskim. Proszę pokazać się, panie Piotrze. Halo. Bardzo zakręt duży jest, także... bardzo teraz proszę mi, proszę pana powiedzieć, czy obiad panu smakował? Nie, rybka spoko, nie to co wasza z mikrofali. Nasza nie była z mikrofali. No Mirek twierdzi, że była. Że była odmrażana. Ej, coś się pojebało z aparatem. Jest... Ej, w Anglii jedziesz. Czemu? To nieważne. Bo jest obkręcony, patrz. Widzisz? A? Łapiec innego punktu. Lustro zrobił. Co? Lustro. No teraz już jest dobrze. W takim razie proszę panie Piotrze powiedzieć, czy wyprawa do Szymbarku podobała się panu? Podobała się zajebiście. Cieszy się pan? Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. Może pan powie, co najbardziej się panu podobało z dzisiejszej wyprawy? Dom, w którym nie byliśmy. Tak? Trzeba będzie znaleźć na internecie zdjęcia, żeby potem sobie jakoś przykminić tam. Ale tam w środku... A czy zamierza pan wrócić w to miejsce jeszcze raz? No jeszcze przed śmiercią może. Tam się no dobrze. Pani Katarzyno. Słucham. Niech pani nam powie, jak dzisiaj, czy dzisiejsza wyprawa się pani podobała? No podobała mi się z tym wyjątkiem, że nie weszliśmy do tego domu, bo kolejka była po prostu na 3 godziny stania. No i jestem zawiedziona, jakby to powiedzieć. Powiem ci, że kolejka była taka, że gdyby nie moja żona, to nawet nie było gdzie palec wsadzić. A jak się pani w bunkrze podobało? W bunkrze było strasznie. Czy bardzo pani się bała podczas nalotu? No powiem panu, że to takie przeżycie straszne jest, nieprzyjemne. A czy może myślała pani o tym, żeby po raz ostatni zrobić laskę pani mężowi? Nie myślałam wtedy nad tym. Było tak ciemno, myślałem, że tam... Tak mu paznokcie mu tak wbijałam, aż ślady ma. Dobrze, w tym momencie jedziemy do Słupska, a dokładniej do Strzelina, gdzie mamy opierdolić impregnatem ciotce Kurnik. Dobranoc.